W edytorze gra działa, ale na urządzeniu już nie. Musiałem podłączyć urządzenie w trybie debugowania do komputera oraz dać build and run, zamiast po prostu wrzucić build na dysk Google i odpalać go stamtąd. W ten sposób Unity pozwala nam na a, a, przeglądanie chociaż blogów z odpalonej aplikacji z uruchomionego, na uruchomionym urządzeniu. I Mam null reference exception, game API is level unlocked. Dlaczego? To powinna być bezpieczna metoda, co się dzieje, o co chodzi? Kwestia jest taka, że w tym API, które ostatnio dodałem potrzebuję resetować stan, ponieważ ma tam statyczne pola. Statyczne pola w mają to do siebie, że one są resetowane w momencie, gdy mamy publi yy, domain reload, czyli na przykład przy, przy kompilacji bądź w zależności od ustawień w edytorze być może przy yy, rozpoczęciu rozgrywki. Więc jak dajemy, wchodzimy w play mode, w zależności od ustawień być może yy, pola statyczne będą resetowane, a być może nie. Więc yy, aby uniknąć jakichś nieporozumień, a właśnie różnic między tym, jak gra działa, będzie działać w edytorze, jak będziemy wielokrotnie ją odpalać oraz jak będzie działać na urządzeniu, chciałem upewnić się, że pola statyczne są resetowane, zatem użyłem atrybutu initialize -onload method. I te, ten atrybut initialize on load sprawia, że ta statyczna funkcja jest uruchamiana właśnie jak wchodzimy w play mode. I tutaj popełniłem błąd, a w zasadzie źle zapamiętałem, może źle zapamiętałem to jest słowo, ale sam się wprowadziłem w błąd, ponieważ Ideowo, co ja chciałem, to chciałem użyć metody, która będzie recytowała statyczne pola w momencie, gdy gra jest uruchamiana. I Initialize .onload Method to był atrybut, po prostu który zapamiętałem, poszukałem, że OK, to jest to, co robi. Wyświetliło mi, że to wymaga właśnie dodania usinga. Unity Editor, więc się połapałem, że okej, okay, dobra, to muszę wywalić to z właściwej gameplayowej klasy i muszę to przenieść do edytora. No i właśnie, przeniosłem tamtą funkcję z tamtym atrybutem do e, sekcji edytora i totalnie zapomniałem o tym, że w mnie tutaj nie będzie działać. Żeby było zabawniej, e, Próbowałem się połapać co jest, co się dzieje, co się dzieje, ale nie chciałem podpinać um, urządzenia w trybie do pakowania do komputera więc dodałem całą konsolę żeby mi wyświetlała żeby mi wyświetlała was logi i ta konsola używa właśnie atrybutów RAT TIME A jest kilka różnic między tym, jak dodałem to, a jak dodałem to. Mm. Więc, 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 no w ten oto sposób. Przez taki durny błąd. Przez taki durny błąd. Przez taki durny błąd mam grę, która działa mi w editorze, a nie działa na urządzeniu. Um, natomiast, no cóż, już wiem, co jest nie tak. Będę naprawiał albo będę naprawiał a, poprzez dodanie tutaj runtime initialize load i tak najpewniej to zrobię po prostu. Wywalę to game app editor. Um, jak to nie zadziała, to, to zobaczę. Ale skoro tutaj jesteśmy, to pokażę Wam, a, co tutaj mam. Co tutaj się zadziało? Jak odpalimy, mamy menu, menu syn. Widzimy, że mamy właśnie menu z możliwością wyboru levelu. Mamy też tytuł, roboczy tytuł, krótki opis i możliwość wybrania levelu. Tutaj jest taka konsola: a Poprzedni, następny logo, pierwszy, najstarszy, najnowszy. Te przyciski są wyłączone, ponieważ nie ma wystarczająco logów. Okej, okay, dajmy pierwszy level i możemy zagrać w pierwszy tutorialowy level. A mechanika ta sama, co znacie. Ej, tutaj jest tak. Będą musiał dopracować przestrzenie, bo chcę, aby gracze tutaj korzystali z tego odbijaka. A i chcę, żeby później tutaj właśnie wpadali i natrafili na drzwi. I to ma być taki pierwszy mm, pierwszy puzelek, taki tutorialowy, bardzo prosty, który ma pokazać graczom, że ok, są odbijaki, są rzeczy do zbierania w postaci kluczy i drzwi, a być może nawet więcej. A, czy mi się uda? Czy mi się uda? A, powinienem lepiej umieć grać w swoją grę. Um. Ale tak, następnie mamy trigger, który nam kończy level i odblokowuje nam to następne. I stąd możemy przejść do następnego levelu. W zasadzie to są teraz tylko te dwa. Pom, pom. jak to tutaj było aj A, no to są tak, to jest ten star level on jest tylko tak przycięty aby, aby był tutaj nie jest jakoś dopracowany No, ale game over nam e, działa więc to jest to co się zadziało to jest to co jest dodane A mamy ten logger, mamy tę konsolę a więc to tyle na razie z update'u. Tak jak na szybko, nieco 10 minut to nie jest super szybko, ale... No, ale to a, tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania dotyczące poszczególnych elementów, co jak zostało zaimplementowane, to dajcie znać w komentarzach. To wtedy będę a, targetował wideo, żeby a, Poszczególne funkcjonalności i implementacje pokazywały, a nie tylko taki update report. Jeżeli nie będzie requestów, to będę się starał robić taki update report w miarę regularnie. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę. Do zobaczenia i cześć.